Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik Tchnienie grozy. Wojciech Wrubel. Wyznania w sprawie Heleny. część pierwsza. Lay down in the tall grass in a flat bottom boat. Lay down and wait for you, with nothing but a piece of rope. Dreaming every night of you, shaking at the sight. I'll be dreaming every night of you. I'll be shaking at the Tymba, timber, timber lay down in the tall grass. To wydarzyło się naprawdę. Patrzyłem do końca i żałuję tego, co zrobiłem. Do fatalnego biegu zdarzeń doszło w kaszubskim lesie blisko jeziora Karsińskiego, w okolicy nazywanej Borami Tucholskimi. Ze względu na ich w większości bardzo gęste zadrzewienie i charakter w niektórych miejscach przywodzący na myśl dawne uroczyska, na jakie mało kto z nas się obecnie natyka, może poza mieszkańcami Podlasia, które to słynie ze swojej dzikiej i nieokiełznanej przyrody. Zdarzyło się tak z początkiem zimy, że wraz z przyjaciółmi postanowiliśmy wyruszyć na coś, co wówczas nazywaliśmy przygodą, a co ja obecnie zwę straszliwą pomyłką. Był grudzień, zimny i ciemny, do tego wyjątkowo ponury, gdy spędza się go w obrębie miejskiej zabudowy, gdzie szarość budynków, tumult na ulicach oraz Ścisk w publicznych środkach transportu potrafił wydusić z człowieka wszelką pogodę ducha, zostawiając go w stanie równie przygnębiającym jak wyprane z barw niebo. Przykry był to czas, pora umierania. Prawdą rzekłszy, wciąż jest grudzień, gdy piszę te słowa. Nie minęło wiele czasu od dnia, kiedy wyruszyliśmy z Gdańska. Była to, przyznaję szczerze, nie poczucia winy moja inicjatywa, piszę tę kronikę także jako swego rodzaju pokutę. Możliwe, że gdyby nie ten dziwaczny popęd, stłamszonego grudniem słabego serca sprawy przybrałyby inny obrót. Namówiłem moich znakomitych przyjaciół, Piotra, Jerzego i Daniela, byśmy wspólnie wyrwali się z zaduchu miejskiej infrastruktury i spędzili czas w swojskim gronie, wyjątkowym dla mnie miejscu, jakim była osada nad jeziorem. Moi duchowie z początku nie byli zbyt przychylnie nastawieni do tego pomysłu, lecz widząc jak zależy mi na tym, by choć na trochę zmienić otoczenie i że coraz bardziej popadam w melancholię, ugięli się. Nie musiałem zdradzać im rzeczywistego powodu mego podłego stanu. Uwierzyli, że źródłem mych trosk jest niechęć do zimy. Nie pytali o nic więcej. Przynajmniej nie pytali naprawdę, chcąc się dowiedzieć. Żadnemu z nich nie przyszło również do głowy, by porozmawiać z Heleną, co poczytywałem za znak opatrzności. Obecnie nie mogę zrozumieć, dlaczego nie starali się o mnie z nią porozmawiać. Jak to się stało, że nie próbowali wejść do mieszkania, przywitać się z nią? Zapewne, gdyby któryś z nich tam wszedł za próg, cała ta marna wyprawa nie doszłaby do skutku. Zostałbym zmuszony do zrozumienia prawdy. W każdym razie wsiedliśmy do niezawodnego samochodu jerzego i po niecałych dwóch godzinach, pełnej żywych konwersacji jazdy, dotarliśmy do wynajętego domu. Wydawało się, że sprawy mają się dobrze, dopóki nie spotkaliśmy tego starca. Nie wiedzieliśmy jak się nazywa, bo a prawdą nie byliśmy nawet pewni czego od nas oczekuje. Kiedy szliśmy po trunki do jedynego w okolicy otwartego sklepu przez pokrytą grubą warstwą lodu ulicą, zobaczyliśmy jak nadciąga z przeciwnej strony drogi. Wynurzył się z mostu, łączącego dwa brzegi rzeczki wpływającej do wspomnianego już jeziora, jednego z większych w tej leśnej krainie. Poczłapował, zgarbiono, puściwszy właśnie swoją norę, jak gdyby wypatrzył nas stamtąd i uznał za odpowiednie ofiary. Prędko zdaliśmy sobie sprawę z tego, na co się zbiera, przynajmniej tak nam się wydawało, a Piotr najstarszy, wykazujący się największą bezpośredniością spośród naszej czwórki, wystąpił naprzód. Zatrzymaliśmy się na poboczu skorupiałego mrozem i śniegiem asfaltu, patrząc na Piotra, który zdawał się już szykować do odgonienia na Trenta. Napił swoje potężne muskuły rzeźbiarza na etacie w Warszawskiej Akademii, pochylił czoło. Starzec chyba przeczuł, na co się zbiera. Również się zatrzymał i mierzyliśmy się nieufnymi spojrzeniami. Wiatr zacinał bezlitośnie i wszyscy żeśmy się trzęśli z zimna. Wszyscy, oprócz Piotra którego nagle jakby wstąpiły nowe siły. Poczuł się odpowiedzialny za naszą małą kompanię. Zawołał gromko do starca, a tamten skulił się w sobie, tak że przypominał już wyłącznie zbłąkanego w tej zawierusze stracha na wróble, po czym odwrócił się i oddalił. Nie wrócił jednak pod most, ale udał się w stronę rosnącego nieopodal brzozowego lasku. Rozpłynął się w bielach i szarościach. Piotr był z siebie zadowolony, pokraśniał wyraźnie. Nasi koledzy chwalili go z lekko tylko zabarwionym i uśmiechem, i ja, jako jedyny, zganiłem go za to, że niepotrzebnie przegonił biedaka. Starzec wydawał mi się bowiem wówczas nikim więcej ponad proszalnego dziada, co najwyżej nieco irytującego, ale nie stanowiącego prawdziwego zagrożenia. Gdym powiedział to Piotrowi, ten spoważniał, uniósł wskazujący palec i skierował go w moją stronę jak nauczyciel, pouczający sztubaka. Tacy jak on, to czarcie nasienie, stwierdził patrząc mi w oczy. Lepiej by trzymał się z daleka. Wyśmiałem go. Dotychczas właściwie, tak jak tu teraz siedzę przy stole, z twarzą zwróconą w stronę drzwi i okien, tak by dostrzec każde, choćby najdrobniejsze poruszenie na zewnątrz, nie nabrałem, choć powinienem, pewności, który z nas tragicznie się pomylił. Zakupiliśmy to, co chcieliśmy i pożegnawszy się z uroczą młodą kasierką, do której jeży czas jeszcze jakiś stroi miny, nim wyszliśmy z powrotem na mróz, Daniel zaproponował, byśmy wrócili do naszej siedziby okrężną drogą. Niezbyt mi ten pomysł przypadł do gustu, podobnie Piotrowi, który rozglądał się uważnie wokół, jakby próbował coś wypatrzeć poprzez ruchomą ścianę zawiei. Nikt prócz mnie nie zwrócił uwagi na zachowanie Piotra, specjalnej uwagi. Żartowali jeszcze ciągle podekscytowani, jak mali chłopcy spotkaniem w sklepie z błękitną około dziewczyną. Teraz wyda ci się to, czytelniku, lekkomyślnością z mojej strony, że postanowiłem zignorować niepokój zarówno swój, jak i Piotra, nie podejmując tego tematu. Niestety, jak to zazwyczaj bywa w podobnych sytuacjach, niezbędną wiedzą nabywamy po nie w czasie. Ruszyliśmy więc na drugi brzeg jeziora mijając po drodze zamknięte wypożyczalnie kajaków, restauracje i lodziarnie. Cały ten świat wspaniałych atrakcji, który otwiera swoje podwoje dla turystów, gdy słońce jest wysoko, a szczęście w ludziach osiąga zenit. Dla nas pozostawał zatrzaśnięty na cztery spusty, podobny hibernującej bestii. A pamiętałem przecież jak okolica tętniła życiem, radością i światłem. Teraz to ledwie echo dobywające się z krainy cieni wraz z głosem tęsknoty mojej Heleny. Zaszło słońce, świat opustoszał, została kraina mrozu, pozbawione łaski pustkowie rozstrzegające się między polodowcowymi morenami głęboko w leśnych odmentach. Czasem przemknęła między rzadkimi gospodarskimi zabudowaniami jakaś ogorzała wieśniacza twarz, innym razem w oddali na straszliwie popiskującym rowerze pojawił się zimowy cyklista. Poza tym huczał wiatr i nic więcej. Nie byłoby w tej atmosferze nic nazbyt niepokojącego, nie był to w końcu pierwszy raz, gdy wyruszyłem na wieś o tej porze roku. Prawdziwe zagrożenie poczułem dopiero wówczas, gdy, napotkawszy na swojej drodze sporych rozmiarów rezydencję położoną tuż przy brzegu jeziora, zmuszeni zostaliśmy do tego, by odbić głębiej w knieję. Dni, jak to w tym miesiącu bywa, pozostawały krótkie. Wkrótce, w przeciągu godziny bądź dwóch, miała więc nadejść zupełna, nieprzebrana ciemność. Zaproponowałem nieśmiało towarzyszom, byśmy zawrócili, lecz nigdy z nich poza Piotrem nie chciało o tym słyszeć. Wyśmienicie się bawili, mierząc swoją wyćwiczoną na siłowniach tę żyznę fizyczną z potęgą bezlitosnych sił przyrody. Wyśmiali moje obawy, dodając przy tym nie że to przecież ja od początku byłem tym, który namawiał ich do tego spontanicznego przedświątecznego urlopu. Zachęcalibym. Pamiętam doskonale ich słowa, wyluzował się. I dodali, że jak będę się tak wszystkim przejmował, to jeszcze Helena mnie zostawi. Zalocha mnie żółć, gdy usłyszałem jak przywołują jej imię, lecz nic nie powiedziałem. Podążałem za nimi bez głębszej refleksji, pragnąc jedynie bym nie wyszedł na tego, który tchórzy ze względu na brak charakteru. Owszem, przepadałem za przechadzkami na łonie natury, również w to, co przeciętnemu mieszkańcowi miasta wydać by się mogło niepogodą. Nad tym spacerem, przez powoli ogarnianą całunem mroku wieś, zdawało się jednak wisieć jakieś fatum. Przeczucie stało się tak mocne i paraliżujące zarazem, iż choć wiedziałem, że muszę ostrzec mych druhów, nie mogłem wyrzec słowa. Ciągnąłem stopę za stopą przez nieudeptany śnieg, słuchając śmiechów i dowcipnych sprzeczek daniela z Jerzym, mając wrażenie, jak gdybyśmy wszyscy czterej kierowali się ku zgubie. Pamiętam, że myślałem o halenie, nie mogąc zrozumieć, co i zrobiłem, i jak ci, których miałem za przyjaciół, mogą stroić sobie podobne żarty. Nie wiedzieli przecież. Nie znali prawdy, ale zdawali sobie chyba sprawę z tego, jak bardzo ją kochałem. I ona mnie kochała, drogi czytelniku. Wtem Daniel krzyknął, chwycił Jerzego za ramię. Zatrzymaliśmy się gwałtownie. Piotr nie wiedział, co się dzieje, zawała ze złością na Daniela, sądząc, że ten sobie z nas dworuje. W pół słowa przerwał jednak. Staruszek stał tam. Nie mogliśmy zobaczyć jego twarzy, niemniej jasnym było, że to on. Ciemna sylweta między drzewami wspierająca się o pień świerku. Na głowie czapka, uszatka, na ramiona naciągnięta postrzępiona kurtka. Nikt z nas nie śmiał się ruszyć. Tajemniczy starzec również nie postępował w naszą stronę. Trwaliśmy w swoistym impasie, dopóki Piotr nie drgnął i jako pierwszy nie wyrwał się z mrocznego słupienia. Czego chcesz? Ryknął. Na to starzec oderwał się od drzewa, poruszył naprzód i skrzypiąc gumiakami na śniegu, zbliżył się w naszą stronę. Panowie, ja na chleb zbieram. We wsi ludzie złe nie dadzą ani grosza, a wam młodzi z oczu dobrze wygląda. Te słowa zabrzmiały w moich uszach jako swoiste przeciwieństwo okrutnej klątwy, jaką gdzieś w głębidach jaźni spodziewałem się z jego ust usłyszeć. Być może w ten sposób ośmielony stanąłem obok Piotra i pochyliłem się w kierunku starca. Muszę wyznać w tym momencie, że nie wydał mi się on całkowicie obcy. Chociaż bez cienia wątpliwości nie znałem go. Miał w swojej pobrużdżonej czasem twarzy, w pociarkowatych oczkach i długim, haczykowatym, jakby ptasim nosie coś znajomego, do tego stopnia nasuwającego dawne skojarzenia. Iż przez krótkie mgnienie oka przypominał mi jak gdyby zaginionego przed laty nigdy nie widzianego krewniaka. Rozlewające się gdzieś w piersi ciepło, i nagła, wykwitła, zdawałoby się znikąd. Sympatia w stosunku do tego włóczęgi zastąpiona została śladem lęku, jakiego czasem się doświadcza na skutek podobnego déjà vu, bo musisz wiedzieć, szczytelniku że tego pokroju doświadczeniem była ta mglista reminescencja, której doświadczyłem. Moi kompani, również rozluźnieni i odrobinę zażenowani swoim przestrachem, zaśmiali się chrapliwie, co, jak wierzą, nie wynikało z ich złośliwości względem starca, a jedynie potrzeby rozładowania napięcia. Ja tymczasem ponownie postąpiłem do tyłu, zdjęty pomieszaniem wynikającym z pozorów czegoś znajomego w obliczu tego wynędzniałego człowieka. – Na chleb? Po lasach za nami łazisz, śledzisz nas, żeby jałmużnę wyłuzić? – to rzekł Daniel, którego strach zdjął chyba najbardziej i teraz pragnął się za to odegrać na żebraku – Wiatr zachuczał w konarach drzew z ziemi, podniosły się tumany śnieżnego pyłu, który pchał się w oczy, nozdrza, do uszu. Mocniej naciągnąłem na głowę czapkę, owinąłem twarz szalikiem. Nie pomogło. Ciągle mróz gryzł ciało, doskrobywał się ostrym językiem aż do kości. Drżałem, stojąc pod bezlistnym sklepieniem drzew, czując, że sama zima chce mnie tutaj w dziczy poszłoć. To nie tak, panie dobry. Nie? Piotr stanął nad żebrakiem bardzo blisko. Mężczyzna zgarbiony z ramionami opuszczonymi wzdłuż ciała, z twarzą nieruchomą jak kamienna rzeźba, nie zareagował. Tylko w jego głosie mogliśmy stojąc tam w bieli usłyszeć tę niepewność, wahanie. Owe niechybne symptomy człowieczeństwa w tej dziwnej istocie. Ludzie kochani, tym razem słowa przebrzmiewały rozpaczą surowym, dawno wstrzymywanym żalem, który w końcu, gdy pomarańczowa obręcz światła opadła za horyzont w obliczu nas nieznajomych, wyrwał się na zewnątrz i kąsał swoją szczerością. Jestem głodny, nie mam nikogo. pomóżcie, błagam. Wydana Jabola, mruknął do mnie Jerzy, a ja tylko pokiwałem bezmyślnie głową, nie mogąc zdobyć się na żaden gest więcej. Bowiem wpatrywałem się intensywnie w blade, przygasłe oczy, przyglądałem się spękanym od mrozu wargą, przeoranym cieniami, policzkom. Spróbowałem dojrzeć w nich prawdę o tym, kim ten człowiek naprawdę jest i czy naprawdę go nie znam, czy nigdy wcześniej go nie widziałem. Musisz wiedzieć, czytelniku, że była to moja druga wizyta nad jeziorem Karsińskim i podczas pierwszej, jeszcze krótszej, nie miałem wiele okazji do zapoznania się z lokalną ludnością, ponieważ razem z Heleną nazbyt byliśmy zajęci sobą. W trakcie tych długich, upalnych popołudni i chłodnych nocy, wypełnionych żarem jej różowego, jedrnego ciała. Byłem więc pewien, że najzwyczajniej w świecie nie mogłem wcześniej spotkać tej smutnej postaci, która w tamtej chwili kuliła się przed nami na śniegu, wciąż oczekując datku. Przynajmniej nie w Borach ducholskich, nie podczas mojego dorosłego świadomego życia. Panowie, zaczął staruszek, chodźmy, znamił Piotr, wyciągając ramię i brutalnie go odpychając żebrak zachwiał się i padł na kolana w grubą pierzynę bieli. Daniel chichocząc poklepał go po ramieniu. Jerzy, ja po prostu podążyliśmy za Piotrem, który krokiem parł przez śnieg między nagimi, czarnymi pniami drzew. Nie wytrzymałem niemej obecności starca za plecami i jego wymownego milczenia, gdy pokorzony spoczywał na zimowym dywanie. Bez słowa kontemplując swoją klęskę Odwróciłem się, by zobaczyć, tylko jak podnosi się i wolnym, kaczkowatym chodem oddala, tam skąd my przybyliśmy do wioski. Muzyka Błażej-Lindner, Jacek Brzezowski, czytał Jacek Brzezowski.